Czas na przegląd prasy w poranku na dzień dobry i zaczynamy od Gazety Polskiej, a tutaj na jedynce jak najdalej od strefy euro. Niemiecki ekonomista dla codziennej. Zawsze wspierałem moich polskich znajomych w tym, by trzymali swój kraj jak najdalej od strefy euro, jednocześnie apelowałem do nich o konstruktywne zaangażowanie w budowanie Europy. Jako Niemiec w sposób szczególny żywiłem nadzieję, że relacje Polski i Niemiec będą kiedyś tak ścisłe jak Niemcy i Francji. Niestety tak się nie stało, nad czym boleją, mówi profesor Thomas Mayer w rozmowie z Olgą Doleśniak-Harczuk. I to, szanowni państwo, znajdziemy na stronie 5, a zatem może kilka fragmentów z tego wywiadu. Kiedy należy się więc spodziewać rozpadu strefy euro? Zadaje dziennikarka pytanie. Nie sposób przewidzieć, kiedy i jak dojdzie do rozpadu strefy euro. Poprzedniczka Europejskiej Unii Walutowej, czyli Łacińska Unia Monetarna, przetrwała blisko pół wieku. Do chwili faktycznego rozwiązania w 1914 roku. Europejska Unia Walutowa liczy dopiero 23 lata, ma więc przed sobą jeszcze trochę czasu. W maju tego roku minęło 12 lat od chwili, kiedy kanclerz Angela Merkel na forum Bundestagu, prezentując rządowy projekt stabilizacji strefy euro, stwierdziła, jeżeli euro poniesie porażkę, Europa również. Zgadza się pan z tamtym zrównaniem euro i Europy? Już w tamtym czasie uważałem, że wiązanie losu Unii Walutowej z losem Europy jest poważnym błędem, a dziś postrzegam tę kwestię z jeszcze większym krytycyzmem. Między innymi tak odpowiada właśnie rozmówca. I jeszcze jedno pytanie. Może w jaki sposób zwykły mieszkaniec państw strefy euro mógłby się ustrzec przed ewentualnymi skutkami jej rozpadu? To niemożliwe. Może co najwyżej umieścić część swoich oszczędności poza strefę euro. Jeśli państwa przestaną odpowiadać za swoje długi, profesor Thomas Mayer mówi, a odpowiedzialność za nie przejmie wspólnota europejska, pożegnamy się z dyscypliną finansową. Tak ocenia pan profesor Thomas Mayer, niemiecki ekonomista i założyciel think tanku. I to na stronie 5, ale jeszcze znajdziemy na pewno wiadomości dotyczące zamrożenia cen za gaz. Rząd zamrozi ceny gazu. Premier Morawiecki zapowiedział, że rząd chce zamrozić ceny gazu. Ostateczna propozycja dla Polaków zostanie sformułowana w ciągu najbliższych dni. Zamrażając ceny gazu, możemy utrzymać stabilną kondycję gospodarstw i przedsiębiorstw domowych, skomentował ekonomista profesor Zbigniew Krysiak. Ale trzeba tu wspomnieć, że Unia Europejska nie do końca chce mrożenia ceny maksymalnej za gaz i w ogóle mrożenia cen. W ogóle nie podobają się Komisji Europejskiej, a szczególnie Niemcom, nie podobają się propozycje Polski, żeby jakoś poradzić sobie nie tylko w Polsce, ale też i w całej strefie euro. No cóż, zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Wstrząsający wywiad Johnsona. Podczas rozmowy z portugalską edycją stacji CNN były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ujawnił, że Niemcy liczyły na szybki upadek Ukrainy w wyniku rosyjskiej agresji. Z kolei Francja zaprzeczała, by inwazja na Ukrainę była możliwa. Gdyby Ukraina padła, to Rosjanie zajęliby też w pełni Białoruś oraz Mołdawię. Dla Berlina byłby to świetny instrument nacisku na Polskę, kraje bałtyckie i Rumunię, mówi codziennej profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Szczegóły tego wywiadu znajdą państwo na stronie 7. I jeszcze coś odnośnie naszego zdrowia. Tak, szanowni państwo, jest taki okres właśnie, że witamina C, witamina D to podstawa. Proszę o tym pamiętać codziennie rano. Blisko 100 tysięcy przypadków grypy tygodniowo. Poprzednie sezony były łagodniejsze, między innymi dlatego, że przestrzegaliśmy takich zasad jak dystans czy dezynfekcja. Maseczki także w pewnym stopniu chroniły nas przed wirusem grypy, mówi w rozmowie z codzienną wiceminister Waldemar Kraska.
i to na stronie 6. A ja, korzystając z okazji, że mam tutaj jeszcze też i portal naszej stacji, to oczywiście serdecznie Państwa zapraszam na stronę naszego portalu Telewizji Republika, tvrepublika.pl. Znajdą Państwo tutaj oczywiście informacje, wczorajsze informacje, które Państwu przedstawialiśmy o 18:30, ale znajdą Państwo również to, co działo się na naszej antenie wczoraj wieczorem, między innymi w programie W Punkt, a na jedynce bardzo w sumie dobra grafika rzucająca się w oczy. Jest rezolucja, jest atak, Putin wpadł w szał, Kijów w ogniu, czyli to odnośnie wczorajszego kolejnego dużego ataku rakietowego na Ukrainę. Dlatego serdecznie polecamy portal. Idziemy dalej, wracamy do gazet, Dziennik Gazeta Prawna. A tutaj dziura w kasie ZUS, idą gorsze czasy. Oj, nie brzmi to dobrze. Niemal dwukrotnie więcej niż dziś może dopłacać budżet państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kolejnych latach, wynika z najnowszej prognozy analityków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przez ostatnich kilka lat stale rosła liczba osób, za które są opłacane składki emerytalno-rentowe. W efekcie do kasy ZUS z budżetu centralnego trzeba było dorzucać coraz mniej. Analiza zakładu do 2027 roku pokazuje, że ten trend ma się wkrótce zmienić, co dodatkowo obciąży i tak coraz bardziej napięte finanse publiczne. Dlaczego liczba ubezpieczonych ma spaść? To w dużej mierze efekt zmian demograficznych w starzejącym się społeczeństwie. Więcej osób będzie z rynku pracy wychodziło, niż się na nim pojawiało. Powojenne roczniki wyżu demograficznego osiągają wiek emerytalny i tym samym zaczynają pobierać świadczenia. Między innymi to znajdą Państwo w Dzienniku Gazecie Prawnej, a w Rzeczpospolitej idziemy szybko, dlatego że już za chwilę sprawdzimy też, jak wygląda sytuacja na giełdzie. Rzeczpospolita. Rozbiją szklany sufit. Unijna dyrektywa, która ma zapewnić kobietom 40% udział w radach nadzorczych dużych spółek giełdowych, ułatwi karierę ambitnym menadżerkom, ale będzie wyzwaniem dla wielu firm. Anita Błaszczak jest autorką tego artykułu. Możemy oczywiście na stronie 12 tutaj zagłębić się w szczegóły, ale też i mamy bardzo ciekawy sondaż. Czy pani zdaniem ustawa o energii wiatrowej, tak zwane 10H, będzie przyjęta, odrzucona? Nie wiem, czy przyjęta głosami posłów PiS i Solidarnej Polski. I największa liczba odpowiedzi przyjęta głosami posłów PiS bez wsparcia Solidarnej Polski przy pomocy opozycji. 36% ankietowanych odpowiedziało właśnie tak na te pytanie. No niestety, to też nie są dobre wiadomości, ale dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej ceny żywności rosną w całej Unii i tutaj też analiza ekonomiczna, gospodarcza do cen żywności i też za chwilę my przejdziemy w naszym panelu rynkowym. I do zmiany w ordynacji rząd planuje znowelizować kodeks wyborczy tak, by było więcej komisji, a liczenie głosów było bardziej transparentne. Tutaj na stronie 10 mają Państwo też informacje, jak będzie wyglądała kwestia właśnie wyborów. A wybory, no tak, coraz bliżej, chociaż niektórzy mówią, że to jeszcze trochę czasu, ale czas szybko leci, to bardzo dobrze wiemy. Bez prądu, wody i ogrzewania. W środę około godziny 13 doszło do kolejnego ataku rakietowego w różnych częściach Ukrainy, między innymi w Kijowie i we Lwowie. Są też doniesienia o atakach na Dnipro, Charków, Połtawę i Mikołajów. Gdy Parlament Europejski uznał Rosję za państwo wspierające terroryzm, na Ukrainę spadły rosyjskie rakiety. Są ofiary cywilne, wylicza dzisiaj Gazeta Wyborcza. Ale jeszcze na koniec Bierecki nie stawia się w sądzie. Założyciel Skoków i senator PiS jest kluczowym świadkiem w sprawie zlecenia przez ludzi ze Skok Wołomin pobicia byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka, ale nie stawia się w sądzie, a związane z nim media atakują Kwaśniaka, czyli śledztwo Gazety Wyborczej. I może to na tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. A my, drodzy Państwo, już za chwilę zobaczymy, jak wygląda dzisiaj sytuacja na giełdzie papierów wartościowych. Bardzo proszę, to już za moment.
Sprawdźmy na początku, jak wyglądają zmiany notowania indeksów giełdy papierów wartościowych. WIG i WIG 20 do dołu, indeks New Connect, tutaj notowanie wzrosło o 0,42. Sprawdźmy zatem, jak wyglądają średnie kursy walut. Euro kupimy za 4,69, cena spada. Dolar amerykański również do dołu, 4,58. Cały czas najdrożej funt sterling, 5,42, frank szwajcarski 4,78, ale i tak notujemy tutaj spadki. Hrywna 12 groszy za hrywnę. Notowania surowców. Cały czas najdrożej to na miedzi. Za tonę miedzi zapłacić musimy 8029 dolarów i cena do góry. Za platynę, za jedną uncję platyny zapłacimy 1006 dolarów, za jedną uncję srebra 21 i najniżej za złoto 1750 dolarów 50 centów. Cena ropy i cena aluminium w dół. Notowania cen owoców i warzyw. Cytryna, jabłka, pietruszka, marchew i włoszczyzna. Tutaj niewiele się zmieniło w porównaniu do dnia wczorajszego. Cytryna 7 zł za kilogram, jabłka lobo bez zmiany 2 zł, pietruszka 3, marchew złoty 20 i włoszczyzna bez zmiany, niezmiennie 4,50 za sztukę. Średnie ceny paliw. Benzyna 95, 6 zł 53 grosze za litr, ale już 98 minimalnie drożej, 6 zł 98 groszy za litr. Diesel od 7 zł 75 groszy za litr do 7 zł 96 groszy za litr. I gaz tutaj cena minimalnie wzrosła, 2 zł 96 groszy za litr. Tak właśnie wyglądają ceny za paliwa, a już za chwilę, między innymi właśnie o VAT-cie na paliwo, o tym, jaka będzie ta polityka w tym nadchodzącym już nowym tygodniu, ale też co proponuje PiS w związku z tymi wyborami. O tym i nie tylko o tym z naszym pierwszym gościem, a już za chwilę Urszula Rusecka, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Do zobaczenia.